Dzień dobry, witam was w makijażu świątecznym. Zupełnie nie wiem, kiedy widzicie ten film, czy on jest aktualny, czy opublikowałam go w święta, czy po świętach. W każdym razie będzie to takie get ready with me. Ja zupełnie nie wiem, co mi za bardzo z tego makijażu wyjdzie. Chociaż co prawda mam jakąś wizję, dlatego że mam bordową sukienkę, którą też notabene widzieliście już na Instagramie i wielu z was się podobała. Pokażę wam też na końcu, jak będę wyglądać całościowo. Mam nadzieję, że uda mi się zatrudnić mojego tatę, żeby mi nagrał kilka klipów z tego, jak wyglądam, no właśnie cała, przy choince na przykład. Więc kawka w dłoń w moim kubeczku, który dostałam kiedyś od Wojtka. I lecimy! Zaczynam od oczu, więc ten, kto nie jest fanem mojej zaczerwienionej skóry, no to niestety musi przymknąć na to oko albo wyłączyć film, więc zaczynamy od oczu. W kalendarzu adwentowym Look Fantastic znalazłam takie płatki pod oczy z firmy Erno Laszlo i użyję sobie ich, skoro już są, to z przyjemnością ich użyję właśnie na tę okoliczność, jaką jest Wigilia. Powiem wam, że one są strasznie dziwnie zapakowane. Aha, one są takie żelowe. O kurna. A, to są chyba jednak dwa płatki, tak? Dwa zestawy? Myślałam, że jeden na jedno oko, a drugi na drugie. Ale dobra, zróbmy tak. Jak takie są. Tak, i właśnie, nie powiedziałam wam. Będę miała bordową sukienkę, więc chcę też zrobić taki bordowy makijaż. Myślę, że to, co mi dzisiaj wyjdzie, będzie dość podobne do tego, co było w makijażu polskimi kosmetykami. Tylko, że tam trochę wyszedł bardziej róż ze złotem, a dzisiaj będę chciała bardziej pójść w bordo. Może niekoniecznie ze złotem, tylko takim bardziej trochę szampańskim złotem, tudzież nawet w chłodną stronę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, lecimy z oczami. Pierwsza rzecz, czyli baza pod cienie z Inglota, najlepsza moim zdaniem. I uprzedzając pytania, czemu jestem taka czerwona, po pierwsze jestem czerwona właściwie zawsze, a jeżeli pytacie o jakieś takie dziwne punkciki na moim czole i w ogóle, że czemu ja wyglądam rzeczywiście trochę inaczej, to dlatego, że wczoraj sobie zrobiłam taką, powiedzmy, że bardziej kompletną pielęgnację, to znaczy nałożyłam maseczkę i oczyściłam skórę i w ogóle. A moja skóra na drugi dzień po takim zabiegu wygląda naprawdę nieładnie. U mnie robienie jakichkolwiek masek bankietowych czy czegoś takiego odpada zupełnie, bo ja muszę sobie coś takiego zrobić dosłownie z 3 dni, może nawet 4 przed, żeby mieć pewność, że moja skóra będzie w miarę wyglądać i nic mnie nie wysypie. Moja skóra ma właśnie takie tendencje do tego, że lubi po maseczce oczyszczającej wywalić na drugi dzień i nawet na trzeci. No i po prostu ja nie wyglądam dobrze po peelingu, nie wyglądam dobrze po maseczkach glinkowych. Zatem robię je teraz, żeby potem już na Sylwestra ich nie robić. Pewnie przed wyjazdem zrobię 27, 28 maksymalnie jakieś tam właśnie peelingi i maseczki. I już sobie odpuszczę na Sylwestra, to wtedy mi się skóra uspokoi i może się okazać, że wtedy będzie bardzo dobra. Dobra, baza nałożona. Teraz nałożę troszkę korektora, bo chciałabym jednak wyrównać trochę ten koloryt. Ale tu jest teraz biało. Na dworze nie ma śniegu. To śnieg będzie na powiekach w postaci korektora. Nałożę sobie oczywiście podstawowy beżowy cień i sięgam po tę paletę z PLZ, bo akurat mam ją pod ręką. I sobie po prostu tutaj wszystko zagruntuję. A w związku z tym, że nie mam podkładu, to się naprawdę zupełnie nie martwię o jakikolwiek osyp. Teraz sięgnę po taką paletę, której wam jeszcze nie pokazywałam. To jest Hot Fire So Soup by Susan Jackson. I ja jej używałam kilkukrotnie. Moim zdaniem jest ogólnie całkiem spoko, ale strasznie się moim zdaniem sypie. Tak mi się osypuje na policzki, że masakra. Natomiast myślę, że sobie zacznę od cienia Heat. I bym chciała użyć też takich bardziej bordowych. Ja jak sobie nie nakładam podkładu przed zrobieniem oczu, to ja naprawdę na tych oczach szarżuję i nakładam dużo cieni, żeby to rozblendować, nałożyć ten pigment, żeby był widoczny. A osyp naprawdę mnie w ogóle nie interesuje. Chociaż dzisiaj o dziwo tutaj na tych płatkach żelowych osypu nie widzę. I w ogóle ładnie całkiem przylegają do skóry, chociaż tutaj chyba trochę zjechał. No troszkę zjeżdżają, ale jednak jakby nie było. Ruszam tą twarzą. No i patrzcie, bardzo ładny pigment. I ładnie się rozciera. Pierwsza chmurka koloru. I teraz sobie wezmę tego cienia Spark. On jest taki troszkę ciemniejszy. I nałożę go tutaj trochę niżej.
ładnie się łączy, chociaż nie jest to najbardziej napigmentowany cień, bo on nie jest aż taki ciemny, ale wydaje mi się, że widać różnicę między jednym a drugim. I używam w ogóle pędzelka Hakuro H79 i tak sobie ostatnio refleksyjnie myślałam, że to jest jeden z pierwszych pędzli w ogóle, jakie miałam i pierwszy chyba do rozcierania, jaki kupiłam w czerwcu 2011. Więc ten pędzel ma już prawie 8 lat, a naprawdę cały czas się świetnie sprawdza i nadal jest jednym z moich ulubionych. Nie wiem jak teraz z Hakuro, nie wiem jak teraz z ich jakością, ale wtedy było bardzo dobrze i jak widać ten pędzel cały czas się bardzo dobrze trzyma i ja też go bardzo często w filmach używam. I teraz wezmę ten najbardziej czerwony Copper Light i tutaj bardziej w zewnętrzne kąciki. Tutaj mam wrażenie, że wszystko mi się osypało na ten płatek. Tutaj właśnie na granicę, ale trudno, to zaraz to zmuchniemy. Na razie, tak jak mówię, ja się w ogóle tym nie przejmuję. Blendujemy, blendujemy. Wiemy, że blending, dobry blending to podstawa dobrego oka. I teraz mam to oko takie czerwonawo-pomarańczowe dość mocno, ale wolałabym, żeby ono było trochę bardziej bordowe. I dlatego biorę paletę Jaclyn Hill z Morphe i wezmę ten. On jest taki najbardziej bordowy chyba z całej mojej kolekcji cieni. I w tym momencie jestem naprawdę zadowolona z tego, jak to wygląda. Bardzo ładnie się te wszystkie cienie połączyły i bardzo ładnie ze sobą współgrają. I wiecie, może nie widać, żeby tutaj było tyle cieni, ile nałożyłam, czyli chyba bodajże 4 kolory, ale tak to jest. No, o to trochę w tym makijażu chodzi, żeby wszystko ze sobą tak połączyć. Żeby przejścia były ładne i niewidoczne i wszystko było dobrze zblendowane, a wydaje mi się, że akurat mi to całkiem wyszło. I teraz sobie wezmę cień wiśniówka, jeszcze w ogóle chyba nigdy go nie używałam. Przypał. W ogóle moje kosmetyczne zapasy to jest trochę przypał. Ale ten, kto nagrywa, to trochę wie. I spróbuję go tutaj trochę wetrzeć, czy on mi w ogóle złapie takim zwykłym pędzelkiem. Nie chcę, o, sypuje się i nic nie chce się trzymać. No dobra, trochę tak wetrę tyle, ile mogę. I wezmę sobie teraz paletkę z Makeup Revolution Reloaded z tym kolorem, bo ten wiem, że on mi na pewno da radę, bo on jest taki bardziej mokry. Nie ma różnicy, w sensie nie ma porównania. Ja lubię cienie z Glam Shopu, ale nie wszystkie są dobre. Wolę o wiele bardziej maty niż błyszczące i już to wielokrotnie mówiłam. I myślę, że resztką tego cienia, co mam na pędzlu, tutaj jeszcze trochę wjadę i pewnie zrobię cut crease. Miałam zrobić taki spotlight właśnie, żeby po środku było jaśniej, ale chyba jednak nie, chyba odpuszczę. I tylko resztką tutaj wyblenduję, żeby był jakiś kolor i żebym mogła to odciąć. I nie wiem, czy jeszcze tego troszkę nie przyciemnić takim ciemnym, najciemniejszym w palecie sosu. Chyba trochę to zrobię. Tak ciut, ciut. I ja teraz bym sobie użyła tego cienia Prosecco z tej palety Paese, bo jestem bardzo go ciekawa. Jak on mi się sprawdzi? Może palcem go nałożę? Tak, nałożę go palcem. Tam, gdzie mogę. A resztę najwyżej dojadę pędzelkiem. O. I on mi się naprawdę podoba, bardzo ładny kolor. I ja sobie jeszcze wezmę czysty pędzelek i trochę złagodzę tę górną linię, bo ten makijaż jest taki dość intensywny i mocno czerwony. No dobra, górna powieka skończona, wygląda trochę jak zombie. Omiotłam sobie to, co mi się osypało, prawie całe. I naumyślnie zostawiłam tutaj te linie czerwone, dlatego że i tak będę no, ten dół robić na czerwono, czy tam powiedzmy na brązowo-czerwono, żeby to nie było aż tak bardzo wampirze. Natomiast już mam taką naturalną linię, która mi się zrobiła, więc po co ją zmywać? I tym pędzelkiem trochę to porozcieram, bo tutaj jest dużo tego cienia wiśniówka. On jest do tego stopnia lepki, że mam go przyklejonego do linii wodnej i dlatego wyglądam tak wampirzo zapewne.
To jak już mam przy sobie te palety z Paezy, to wezmę ten ciemny brąz czekoladowy. Pędzelek na She Eye Crease, bardzo fajny tutaj do rozcierania dolnej powieki, do rozcierania i też do nakładania cieni. Ja wiecie, tutaj tak bardzo wstępnie to rozcieram, dlatego że i tak będę nakładać zaraz korektor. Dobra, wymyśliłam sobie taką mieszankę podkładów. Tutaj mamy trzy różne podkłady w czterech różnych kolorach, zaraz Wam pokażę, jakie to są. No na razie mi wyszło coś takiego w miarę spoko dla mnie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, jak to nałożę. Ale ja często robię takie eksperymentalne mieszanki, czysta improwizacja, a jakoś to w miarę wychodzi. Ja tam zawsze mówię, że zły kolor podkładu można naprawić na wiele różnych sposobów, więc ostatecznie zawsze to jakoś wygląda. Dobra, i teraz Wam pokażę, co ja w ogóle sobie połączyłam na tej twarzy. Deborah Milano w kolorze 0, Extra Cover. Eveline Liquid Control 0.15 i zobaczcie w ogóle, jaka tutaj jest różnica między nimi. I do tego dorzuciłam jeszcze po trochu tych podkładów z Golden Rose z Total Cover 0.1.0.2 na odwrót 0.1.0.2. I ja wiem, że one mi się ważą, ja wiem, że za bardzo za nimi nie przepadam, ale dobrze kryją i dlatego właśnie troszkę ich dodałam. Bo i tak przypuszczam, że mi się podkład zważy. Bo większość mi się waży, a te, które mi się nie ważą, są dla mnie obecnie za ciemne, więc no cóż, życie. I myślę, że pora na korektor pod oczy. Już wiem, że sobie dużo przykryłam, ale jeszcze dorzucę tego z Maybelline troszkę. Tutaj rozjaśnimy. Może trochę środek czoła. Moje czoło wyjątkowo wygląda paskudnie. Zawsze wygląda dobrze i nie mam z nim problemów. Tak dzisiaj wygląda wyjątkowo podle i wydaje mi się, że to właśnie przez to, że sobie zrobiłam niepotrzebnie tę maseczkę wczoraj. Konturowanie na mokro Belle z poprzedniej edycji limitowanej z Biedronki. Ja się chyba jeszcze w ogóle nim nie konturowałam przed Wami? No wydaje mi się, że nie. No on się wydaje taki ciemny, ale spokojnie. Na koniec będzie git. Zaraz mi tutaj wszyscy zarzucą, że sobie robię zupełnie nową twarz przy pomocy konturingu. No, taki mamy klimat. Takie mamy czasy. Że make-upem naprawdę można dużo zrobić na swojej twarzy i dużo zmienić. I nie uważam, aby było to coś złego. Jeżeli akceptujemy siebie i jeżeli jesteśmy normalnie w stanie wyjść bez makijażu, bez robienia sobie drugiej twarzy, tylko po prostu makijaż jest dla nas przyjemnością, jakąś tam pasją i, nie wiem, sztuką, sposobem wyrażania siebie, to czemu mielibyśmy się kogoś czepiać, że robi sobie drugą twarz przy pomocy makijażu? Ja już Wam wspominałam, ja się na co dzień nie maluję, do pracy się nie maluję, chodzę czerwona jak świnka, mało mnie obchodzi to, co ktoś sobie o mnie pomyśli. Patrzcie, jak ładnie, nie? Fajny kontur. Bardzo go lubię. Tutaj sobie przyciemniam dół, żeby optycznie powiększyć dolną wargę. A górę będę rozjaśniać, żeby ją też powiększyć. Pudruję pudrem sypkim z Dermacolu. Takim beżowo-żółtawym. I dostałam ostatnio paczkę z pędzlami Boho Beauty i tutaj jest jeden z nich z serii Pastel Vibes, taki do pudru, więc sobie delikatnie omiotę twarz nim. O, dobrze, że ja się nie ubrałam w tę sukienkę już, bo tak myślałam, żeby się w nią ubrać, ale ja mówię, kurczę, przecież będę miała wszystko obsypane pudrem. Ja się pudruję jak drag queen, więc u mnie to wszystko leci, pewnie tutaj cały pył, widzicie? No ale... życie... Ja w tym momencie mam już wszystko w pudrze, więc biorę bronzer Chill Out i też jeden z nowych pędzelków z Boho Beauty. To jest z serii wegańskiej, takie jajeczko malutkie, bardzo przyjemne. To jest pędzel numer 127V Highlight Contour i właśnie sobie go użyję do konturowania. Nie jakoś bardzo mocno, bo już mam zaznaczoną linię, więc tylko delikatnie. Ale tak stwierdzam w sumie, że do rozświetlacza też będzie spoko. W końcu do tego jest stworzony. Poniekąd. I ten pędzel poprzedni łączymy. I jeszcze na niego nabiorę odrobinę My Secret Face and Body Bronzing Powder.
żeby delikatnie się tak może trochę ocieplić, dlatego że mimo, że ten bronzer się wydaje tutaj taki dosyć chłodny, to jak dla mnie on daje taki dosyć ocieplający efekt. Ja jestem przyzwyczajona chyba do jednak trochę chłodniejszych. Ale ja go lubię, całkiem go lubię. Mam taki róż z Colourpop, który w sumie nie wygląda do końca jak róż. Jest taki specyficzny, trochę brązowy, trochę różowy, trochę szary. Afrodyzjak się nazywa. Spróbuję go trochę użyć, nie wiem w ogóle czy da radę, bo kilka dobrych miesięcy w ogóle go nie tkałam. I pędzelek Kawaii K18, jeden z moich wielkich ulubieńców. Jak będę nagrywać film o pędzlach, bo taki planuję, jakichś takich ulubionych, top 10, to na pewno ten pędzel się tam znajdzie, bo jest jeden z moich ulubionych, tak jak mówię. Tylko zupełnie nie wiem, czy ten pędzel, no niby łapie pigment, ale czy on go przełoży na twarz? Ten róż jest dziwny, powiem wam, no kurczę, taki... I tutaj zagadka, czy coś to da? I daje to coś, czy nie? Bo ja tak średnio widzę. I rozświetlacz też z Colourpop. Uznałam, że czemu by tych kosmetyków nie odkopać. To jest kolor Lunch Money, czyli taki w sumie jeden z najjaśniejszych. Taki. On jest o wiele w ogóle bardziej kremowy w konsystencji niż ten róż. I nałożę go też pędzlem Kawaii K19. Nie wiem, czy to jest dobry wybór pędzla. No, zobaczymy. Zobaczymy, co to zrobi. Mam nadzieję, że wy coś widzicie w ogóle. Bo u mnie, nie wiem, czy to jest kąt badania światła i ustawienie kamery, że zazwyczaj u mnie tego rozświetlacza tak nie widać, a niektórzy chcą po prostu zobaczyć. I oczywiście teraz się wydaje, jakbym miała kontur taki widoczny z kosmosu, a wcale tak nie jest. Jest trochę widoczny, bo ja lubię mocny kontur, ale bez przesady. Wezmę sobie kolejny pędzelek z Boho Beauty i tym samym rozświetlaczem rozświetlę sobie tutaj górę ust. Trochę mi wąsa dzisiaj widać, więc to nie jest najlepiej. Mogłam go w sumie zgolić. Ale myślałam, że jest mniej widoczny. No trudno, teraz będą wszyscy widzieć mojego wąsa. Dobra kochani, nie wiem gdzie mi przerwało, ja już jestem jak widać prawie gotowa, dlatego że niestety padł mi akumulator i nie wiem w którym momencie się zatrzymałam. Natomiast nałożyłam sobie w kąciki cień z Colourpop I Love This, po prostu w kąciki oczu. Jak widać dokończyłam tak naprawdę cały makijaż, wykonałam brwi paletką z Deli. Dlatego są takie ciemne, ale w sumie wydaje mi się, że pasują. Nałożyłam sobie sztuczne rzęsy, zrobiłam kreskę, więc tak naprawdę zajęło mi to sporo czasu i cieszę się, że nie czekałam na naładowanie tego akumulatora, bo naprawdę czas mnie goni. Rzęsy to jest model Gigi Sosu. Taki dosyć delikatny. Pewnie w kamerze będzie wyglądać dosyć widocznie i znacząco, ale tak naprawdę na żywo to jest taki fajny, subtelny, dzienny model. Kreska jest zrobiona eyelinerem Kat Von D. Na ustach mam dwie pomadki z Colourpop, których tutaj nie mam, dziś sobie je walnęłam. Jedna to jest Tulle, a druga to jest Midi. Tulle to jest taki właśnie bardziej bordowy, Midi to jest jaśniejszy róż, który nałożyłam na środek powieki, żeby rozjaśnić. No i na sobie, jak widać, mam już tę bordową sukienkę, zakładam rajstopy i tak naprawdę się zbieram. Natapirowałam sobie troszkę włosy, żeby delikatnie stały, polokowałam je, polakierowałam. Mam nadzieję, że uda mi się zaraz jeszcze coś ogarnąć z tą fryzurą, bo no, wygląda tak na razie średnio. Chciałabym może jeszcze tutaj tak bardziej te włosy złapać, bo wtedy wydaje mi się, że wyglądałabym lepiej. Mam nadzieję, że wy widzicie jeszcze fragmenty z tego, jak wyglądam całościowo. A jeśli nie, a mam nadzieję, że jednak tak, to wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. I jesteśmy już z Wojtkiem, jesteśmy po Wigilii u Wojtka brata i teraz będzie Wigilia u mnie. I teraz właśnie mogę wam pokazać, jak wyglądam. Wojtek wygląda tak, o, bez makijażu, to jest natural beauty. U mnie to jest trochę tapeta beauty. Tak? I teraz Wojtek wam pokaże, jak ja wyglądam całościowo, bo tata mi przed chwilą nagrał filmik, ale po prostu był dziwny ten filmik, więc mam nadzieję, że Wojtek nakręci lepiej.